To jest nasza 12. edycja targów, targi turystyki weekendowej, atrakcje regionów. Jak sama nazwa mówi, podpowiadamy miejsca, gdzie warto wyjechać, jeżeli tylko złapiemy chwilkę wolnego, gdzie warto wyjechać. I jest duża oferta, praktycznie wszystkie regiony w kraju są w tej chwili reprezentowane. Jest ponad 60 wystawców z Polski i nie tylko. Jestem kolekcjonerem dzwonków. Dzwonki pochodzą z 6 kontynentów, 68 krajów świata. No, ale mogę tak powiedzieć, tylko nie ma dzwonków z Antarktydy, bo tam nie ma odlewni. Gdańsk jest starym miastem na przykład, tak? I tam głównie jeżdżą ludzie, żeby poznać historię. Natomiast do nas głównie na wypoczynek, więc tym się kierujemy, żeby u nas po prostu turyści przede wszystkim wypoczęli. To jest brędza owcza. Tak. Przygotowywana w taki specyficzny sposób, żeby była dobra. Co to za sposób? Dodajemy śmietanki, mieli się całą brędzę, trochę ją wędzi. No i można potem sobie dodać swoje ulubione przyprawy. Papryka, czy jakieś inne, czy jakieś na przykład majeranek. No różne przyprawy, które nam smakują.